Spotkałem niedawno chłopaka w pociągu. Bardzo mi się podobał. No? To znaczy nie tyle z wyglądu, ale z tego, co mówił. No, no. Zdarzyło mi się, że poczułem się na zewnątrz wszystkiego, jakby poza elipsą galaktyki. I stamtąd, spoza, ujrzałem jak na tacy całą jaskrawość. Całą jaskrawość mówisz? Nie, ja to on mówił. A na tacy jak owoce. Melony, arbuzy, jabłka, śliwki. Wszystkie ciała niebieskie. I gdzieś tam, wśród tej ciżby, ziemia nasza. Malutka jak wisienka. I wtedy, gdy byłem poza, daleko poza, ujrzałem całą jaskrawość tego, że to w ogóle nie chodzi o to, co się na wisience dzieje. Życie, śmierć, miłość, nienawiść, dobro, zło i tak dalej, ale o to wszystko razem wzięte i podane, na tacy. To jest może jakieś boskie, ale straszliwie nieludzkie. Masz rację, bo tam poza elipsą bardzo rzadko się bywa. Przeważnie jest się tu, na wisience. I wtedy to już jednak idzie o życie, o miłość, o dobro, sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. I o to trzeba się bić. I taka jest tu. Cała jaskrawość. A co z tym chłopakiem? Jak masz na imię? Spytałem, kiedy wysiadał. Bądź zdrów, powiedział tylko. Bądź zdrów. Popatrz, jakie proste, piękne pożegnanie. No.